Michał Krukowski, były trener reprezentacji Polski w rzucie oszczepem, były oszczepnik i wieloboista, trzykrotny medalista Mistrzostw Polski w dziesięcioboju. 2 lata temu Michał Krukowski został odsunięty od trenowania reprezentantów Polski w rzucie oszczepem, odsunięty w do dziś niewyjaśnionych okolicznościach. Centralna Rada Trenerów opiniowała wtenczas tę decyzję w taki sposób. Wielokrotnie naruszył zapisy kodeksu etyki trenera lekkiej atletyki poprzez spożywanie alkoholu w czasie pracy na zgrupowaniu reprezentacji Polski. Był bierny podczas spożywania alkoholu przez zawodników. A także naruszył kodeks wskutek niegodnego i nieodpowiedzialnego zachowania pełniąc obowiązki trenera reprezentacji Polski. Sprawa jest o tyle kontrowersyjna, że Michał Krukowski nie został złapany na gorącym uczynku. Nie ma niezbitych dowodów świadczących o jego winie. Może dlatego miesiąc później, czyli w grudniu 2013 roku, Michał Krukowski dowiaduje się, iż może wznowić współpracę z PZLA w kwietniu przyszłego roku na 3-miesięczny okres próbny. Zaskakujące. Jeżeli by była libacja alkoholowa, to zawsze można zadzwonić na ochronę, prawda? Wezwać policję z alkomatem, zawsze można to zrobić. Tego nikt nie zrobił. Mało tego, ja naciskałem Polski Związek, żeby sprawdzili monitoring, który jest tam. I nikt tego nie chciał zrobić. Krzysztof Kaliszewski, trener wicemistrzyni olimpijskiej Anity Włodarczyk, prezes warszawskiej Iskry. Wszyscy są ludźmi, to też no, przepisy są przepisami, prawda, ale no, nie ma takich dowodów jasno świadczących o tym, że ktoś spożywał, czy ktoś nie spożywał, bo takim dowodem to jest wezwanie policji, jeśli jest taka sytuacja z badaniem alkomatem lub z badaniem krwi i to jest rzetelny i twardy dowód. Wie pan, ja też mógłbym mówić o Tatianie Łysenko, przeciwniczce Anicy Włodarczyk, że wygrywa z nią dlatego, że no kiedyś, bo wpadła na dopingu, to teraz też jest. Absolutnie tego nigdy nie powiem z tego względu, że nikt jej nie złapał. Michał Krukowski budzi skrajne emocje. Jedni go lubią, drudzy próbują z nim walczyć. To człowiek oryginał. Według różnych opinii, no tak, jest ekscentrykiem, to mogę to przyznać, ale swoją rolę wypełnia bardzo fachowo. Liczby i wyniki przemawiają za Krukowskim. Przypomnę o ich wynikach, żeby sobie zobaczyć, no, że to nie są wyniki podwórkowe, tylko to są wyniki światowego formatu, więc jeśli jeden trener potrafi przygotować kilku zawodników, a nie jednego, prawda, to no, też świadczy o klasie trenera. Marcin Krukowski, polski lekkoatleta specjalizujący się w rzucie oszczepem. 15 wynik na świecie w tym roku, rezultat 85-20. Michał Krukowski prowadzi wspomnianego syna Marcina. Trenuje Łukasza Grzeszczuka, w składzie ma także oszczepniczkę i kilku obiecujących zawodników. Oszczepnicy lubią z nim pracować i chętnie dla jego metod szkoleniowych porzucają dotychczasowych trenerów. Prowadzi mnie odkąd zacząłem przygodę ze sportem, tak? To nie wyobrażam sobie zmian trenera, szczególnie przed Igrzyskami Olimpijskimi, gdzie to jest najważniejszy okres w moim życiu, no i nie pozwolę na takie zmiany drastyczne w tym przypadku. Na początku grudnia 2014 roku prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Jerzy Skucha oznajmił, że zarząd stowarzyszenia podjął następującą uchwałę w sprawie zawodników Marcina Krukowskiego i Łukasza Grzeszczuka. Wyżej wymienieni oszczepnicy powinni w sezonie 2014-2015 uczestniczyć w szkoleniu centralnym pod okiem trenera Leszka Walczaka. Był to jeden z warunków koniecznych do tego, by być objętym szkoleniem centralnym finansowanym ze środków publicznych. Krukowski i Grzeszczuk odmówili ze względu na dobre wyniki osiągane pod wodzą Michała Krukowskiego. Odmówili także ze względu na kolidujące z programem studiów obozy reprezentacyjne, choć z dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki nie chcieli rezygnować. Zaproponowali nawet udział trenera Krukowskiego non-profit w ich szkoleniu. Na próżno, lekkoatletyczny związek nie chciał o tym słyszeć. Ponadto trener Michał Krukowski był przewidziany w szkoleniu centralnym dopiero w sezonie 2015-2016. Mimo tych zapewnień konsultantem koniec końców nie został. Warunkiem przystąpienia do powyższej współpracy było również zlikwidowanie obraźliwych treści na portalach społecznościowych oraz zakończenie spraw sądowych przeciwko związkowi. O jakie sprawy sądowe chodziło? Oszczepnicy Marcin Krukowski i Łukasz Grzeszczuk nie mieli pojęcia. Nigdy na drogę sądową przeciwko związkowi nie występowali, o czym poinformowali prezesa Jerzego Skuchę w oficjalnym piśmie.
dwóch zawodników obecnych tu zresztą nie są wpisani, nie są wzięci pod uwagę, jeżeli chodzi o szkolenie. Jest to Marcin Kurkowski, 13 wynik na świecie w tej chwili, uczestnik Mistrzostw Świata w Pekinie, i Łukasz Grzeszczuk z zeszłego roku, 13 na Mistrzostwach Europy w Zurichu i chyba 14 czy 15 wynik na świecie w tabelach. I ci ludzie nie są szkoleni. Nie ma na tych ludzi żadnych środków. Ministerstwo rozkłada ręce, twierdząc, niech sobie Polski Związek radzi z tym. Tylko Polski Związek sobie z tym radzi, oczywiście, tylko że my sobie nie radzimy z tym. Trener i zawodnicy nie mają nawet do kogo się zwrócić. Te wspomniane rozkładane ręce widoczne są szczególnie na przykładzie Ministerstwa Sportu i Turystyki, którego dotacje stanowią zdecydowaną większość całego budżetu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Resort sportu próbuje pomóc, ale niewiele z tego wynika. Dobrze poinformowany w tej kwestii jest były wioślarz, a obecnie dyrektor Departamentu Sportu Wyczynowego w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Kajetan Broniewski. Wpłynęło pismo do pana ministra Adama Korola w tej sprawie. Pan minister spotkał się z prezesem Jerzym Skuchą w tej kwestii. Omawialiśmy tę sprawę podczas spotkania i otrzymaliśmy informację, że te sprawy zostaną wyjaśnione. W sprawę enigmatycznego usunięcia Michała Krukowskiego z reprezentacji Polski zaangażowane były niemal wszystkie najważniejsze instytucje w kraju, w tym Najwyższa Izba Kontroli oraz parlamentarzyści. Za te próby dojścia do prawdy i sprawiedliwości zawodnicy byli szantażowani przez związek, a sam trener nawoływany do zaprzestania ataków na te instytucje. Krukowski, zniesławiony poprzez władze lekkoatletycznego stowarzyszenia, wystąpił na drogę sądową, sprawa cywilna. Chce dochodzić prawdy w związku z rzekomym spożywaniem alkoholu podczas zgrupowań reprezentacji Polski. Z kolei Jerzy Skucha i Henryk Olszewski, czyli prezes i wiceprezes, widząc mocne zaangażowanie trenera, zaproponowali warunki indywidualnego szkolenia. Warunki nie do przyjęcia. Najpierw szkoleniowiec musiałby z własnej kieszeni pokryć zgrupowania dla swoich zawodników, a potem otrzymałby zwrot w ratach, w tym połowę zależną od wyników swoich podopiecznych. To jawny szantaż, twierdzi Krukowski. Z jego relacji wynika, iż nie można mieszać spraw cywilnych z publicznymi, a w tym przypadku chodzi o wydanie publicznych pieniędzy w związku i nawoływanie do wycofania się z powództwa cywilnego. Ponadto oszczepnicy trenera Krukowskiego mieli szkolić się z narzuconym przez związek trenerem albo wcale, bo inaczej będą, tu cytat, wycięci ze wszystkiego. Wprost mi powiedziano, że żebym przepisał grupę na jednego z trenerów, to wtedy będą mieli wszystko. Dzień później usłyszałem, żebym przepisał na innego trenera grupę, bo inaczej mnie zniszczą. Łukasz Grzeszczuk, polski oszczepnik, uczestnik Mistrzostw Świata w Moskwie oraz Mistrzostw Europy w Zurychu. Poprosiliśmy Polski Związek, żeby pozwolił nam zabrać ze sobą, powiedzmy, trenera i żeby po prostu uważał na jakieś tam błędy techniczne według jego mniemania i tam delikatne uwagi po prostu w trakcie treningu, żeby uczestniczył w naszym szkoleniu do igrzysk. Wszyscy dostrzegają dokonania trenera Krukowskiego oprócz związku. Zawodnicy trenują w anormalnych warunkach na obiektach zrujnowanej warszawskiej Skry. Gdyby nie Rafał Brzoska, 68 na liście najbogatszych Polaków, szef InPostu, oszczepnicy nie mieliby nawet cienia nadziei na start w Igrzyskach Olimpijskich w Brazylii. Zawodnicy, choć w skandalicznych warunkach, przygotowują się, by osiągnąć wiosną minima potrzebne do wyjazdu do Rio. To są zawodnicy światowego poziomu, robią kwalifikacje na imprezy wysokiej rangi mistrzowskiej, więc no, trenują w takich warunkach, jak widać. W zimie trenują w lejącej się siłowni, w rękawiczkach, no, bez swobody, nie mają na pewno komfortu przygotowań takich jak ich konkurenci ze świata, więc no, to też jest jakiś problem, który w najbliższej przyszłości, myślę, że zostanie rozwiązany przez Polski Związek i Polski Związek się nie będzie obrażał na zawodników.
i na trenera i no, zapewni im w końcu szkolenie, bo jak do tej pory w szkoleniu pomagamy tym zawodnikom my, a my nie mamy pieniędzy i też jesteśmy zadłużeni, tak jak powiedziałem, u komorników, a teraz się zadłużamy w ośrodkach sportowych, gdzie oni trenują. Przygotowanie oszczepników i zapewnienie im warunków, to w przypadku finansowania związku to są kwoty no, niewielkie, żeby ci zawodnicy mogli trenować w dobrych warunkach, jeździć na zgrupowania klimatyczne, bo przecież tych wyjazdów jest dużo. Choć są reprezentantami Polski, o wyjazdach klimatycznych mogą tylko pomarzyć. Jak zapewnia nas trener Michał Krukowski, w tych zagranicznych podróżach często uczestniczą słabi zawodnicy, nie wiadomo na jakiej podstawie dopisywani do listy. Zła atmosfera w związku coraz częściej dołuje potencjalnych olimpijczyków. Zmiana trenera, próba wypisania z ACSS-ów, zabranie nam praktycznie wszystkiego, to jest tak naprawdę rzucanie kłód pod nogi, nawet nie przeszkadzanie, tylko już dołowanie wręcz. Rozważałem zmianę obywatelstwa ze względu na te kłody, które Polski Związek rzuca nam pod nogi. I tak jak już powiedziałem, mam karierę, okres przez najbliższe może 10 lat. Jeśli Polski Związek bądź ktokolwiek inny zapewni mi dogodne warunki do trenowania, to będę musiał z tego skorzystać, mimo że to może być inny kraj. Jeszcze bardziej obecną sytuację w PZLA dramatyzuje jego struktura. Pan Henryk Olszewski, trener kulomiota Tomasza Majewskiego, mistrza olimpijskiego, jest jednocześnie szefem szkolenia oraz wiceprezesem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. To wypacza jakąkolwiek instancję odwoławczą, choć w stowarzyszeniu twierdzą, że jest nią zarząd, w którego skład wchodzi rzeczony Henryk Olszewski. Pan Olszewski jest trenerem kadry, całkowicie mu się to należy, jest Tomek Majewski i tak dalej. Natomiast pan Olszewski jest jako trener kadry, jest równocześnie swoim szefem, czyli szefem szkolenia, tak? I swoim szefem jako zastępca prezesa do spraw szkoleniowych. Czyli całe szkolenie i całe ustalenia dotyczące szkolenia zawodników czy rozgrywek, tak jak w tym momencie personalnych, nikt mu nie może w tym przeszkodzić. Nie ma instancji odwoławczej. To musi być uwarunkowane jakimiś regulaminami. No nie można pełnić trzech funkcji. Być może można, chociaż się z tym nie spotkałem jeszcze, żeby ktoś pełnił trzy funkcje pracując w związku, będąc trenerem. 20 listopada 2014 roku PZLA przedstawił listę osób objętych szkoleniem centralnym. Widnieje na niej nazwisko Łukasza Grzeszczuka, osoby, jak wiemy, trenującej ze szkoleniowcem Michałem Krukowskim. Jest to sytuacja o tyle zaskakująca, że prawie dwa tygodnie później związek zmienia i nakreśla wyjątkowe zasady zawodnikom chcącym trenować z dofinansowania ze środków przeznaczonych na szkolenie centralne. Ponadto objęty w 2014 roku dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu i Turystyki Grzeszczuk od 1 lutego tego roku był skreślony z listy żywieniowej i nie pobierał z Polskiego Związku Lekkiej Atletyki odżywek, choć zgodnie z przepisami mu przysługiwały. Gdzie w takim razie podziały się pieniądze z dotacji? W związku zapewniono nas, że listy z zawodnikami, których przypisano do szkolenia centralnego, koryguje się specjalnymi aneksami, a wspomniane pieniądze nadal pozostają w kasie związku. Ilu ludzi jest szkolonych w Polskim Związku przez lata, szczególnie jeżeli chodzi o biegi, którzy nigdy nie byli na imprezie głównej, bo się na nią nie kwalifikują, a są w szkoleniu centralnym. Tam jest kolesiostwo i kolesiostwo jest jeszcze okej, pod warunkiem, że to działa, podparte wynikami i nie cierpią na tym inni, tak? Bo można kogoś lubić, można kogoś nie lubić. Ja się dziwię, że pan Olszewski, który się okazuje jest bardzo złym biznesmenem sportowym w tym momencie, niszcząc taką grupę, też bije w samego siebie. Czasu do Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro coraz mniej. Oszczepnicy nie mogą sobie pozwolić na chwilę odpoczynku. To zaburzyłoby ich cały cykl treningowy, choć i tak w przypadku zajęć na obiektach warszawskiej Iskry o pojęciu profesjonalnego treningu nie może być mowy.
Nie znam drugiego takiego przypadku w polskiej lekkoatletyce. Jerzy Skucha, prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, były biegacz i trener w warszawskiej Skrze. Pan Jerzy Skucha niestety nie zgodził się na przedstawienie swoich opinii w naszym materiale. Byliśmy z wizytą u pana prezesa i chętnie w swoim gabinecie opowiadał nam o medalowych szansach olimpijskich polskich lekkoatletów. Gdy zapytaliśmy o Henryka Olszewskiego i jego trzy funkcje, które sprawuje w związku, nie chciał odpowiadać. Udzielił lakonicznej informacji, że mimo wszystko w PZLA istnieje instancja odwoławcza i jest nią zarząd, w którego skład wchodzi rzeczony Olszewski. Zawodników, którzy objęci są szkoleniem centralnym, zostały przekazane na nich pieniądze, a ostatecznie ich niedofinansowano, wykreśla się aneksem do umowy. Niemniej publiczne pieniądze nadal pozostają w kasie związku. Dodatkowo także prezes Skucha uniknął odpowiedzi na pytanie, czy Michał Krukowski ma szansę pracować jako konsultant kadry non-profit. Nieprawdopodobne, że prezes, który na wszystkie te kwestie odpowiadał pisemnie i podpisywał się własnym nazwiskiem na dokumentach przedstawionych w naszym materiale, teraz nabiera wody w usta. Może też między innymi dlatego, że zmieniła się władza i rządzi dawna opozycja, z którą kiedyś kandydującemu z ramienia PO prezesowi nie było po drodze. Widać to doskonale po rozmowie z ministrem sportu i turystyki Witoldem Bańką. Czy po tej mocnej wymianie zdań panowie dogadają się i w polskiej lekkiej atletyce wreszcie zapanuje normalność? Odpowiedź nie tak prędko.